Radio Conchita. Także proszę być z nami. Proszę Państwa, dzisiaj taki newralgiczny, może nerwowy dzień, ale to nerwowa Warszawa i z nerwowego miejsca nadajemy, proszę Państwa. No, dzisiaj jak byłam u Hanki Gronkiewicz na Placu Bankowym, to proszę Państwa, był taki jeden facet z drugim wychodzili, tak się ofukiwali, tacy niezadowoleni, tacy, no po prostu, że za mało nakradli. Potem w sądzie byłam, no szybko załatwiłam swoje sprawy, ale tam taki jeden żebrak na schodkach stał, tak się gapił, tak się... I te mafie takie, tych prokuratorów łażą, o Jezus, wyżej srają niż dupę mają. Cała taka Warszawa. Potem na Lubelskiej 32. Też ile tam tych ludzi pracuje, żeby to ugotować takiemu Przybyłowiczowi. Ile to trzeba zachodu wysiłku, proszę pani. A ten Przybyłowicz się nażre, wiesz, potem wyjdzie z gołą dupą, tu przyjdzie i mówi, co? Co? Ja mówię, gówno, z gołą dupą przylazłeś, gołe ręce, nic nie masz, nic nie załatwiłeś, a tu może ktoś w domu chory jest, ktoś może jest w potrzebie. Widzisz, o babka dwie staruszki obkarmia tam i na tę stołówkę przychodzi. No i co? I ci jako temu dziadowi, który mówi, co? Nie jest wstyd? Zobacz. I zapracuje jej matka, gruby Marcin, dwóch chłopaków, jeszcze jakiś facet, jeszcze babka zmywaczka, pomywaczka. Ile na was dziadów państwo pieniędzy wydaje, żeby zatrudnić 10 osób do tego jednego Caritasu? No, także wiecie państwo, niesamowite. Tak. No. Na wyspach. Winny one być gwarantowane bez względu na długość pobytu w Zjednoczonym Królestwie. Będziemy twardo zabiegać o uwzględnienie interesów polskich także w dyskusji na temat kształtu Unii Europejskiej po Brexicie. To powinna być przede wszystkim dyskusja o niezbędnych zmianach w praktyce działań Unii Europejskiej w odpowiedzi na napięcia konstrukcji europejskiej, które ujawniły się w związku z brytyjskim referendum. A kodeksu karnego, czyli w przypadku, to jest nowy typ przestępstwa obowiązujący od 2015 roku, to chodzi o sytuację, kiedy komuś cofnięto uprawnienia decyzją administracyjną. W tej chwili sąd mógł orzec zakaz prowadzenia pojazdów, ale nie musiał, bo to jest przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Natomiast po
wprowadzeniu tej nowelizacji orzeczenie zakazu pojazdów mechanicznych będzie obligatoryjne. Artykuł 42, paragraf 1a Kodeksu Karnego w nowym brzmieniu, jeżeli zostanie uchwalony i opublikowany. I jeszcze o jedną rzecz chcę dopytać, która dotyczy kierowców, mianowicie przy orzekaniu w sprawach o przestępstwa drogowe sądy będą powiadamiane o wcześniejszych karach za wykroczenia w ruchu drogowym. Znaczy sąd będzie musiał przed orzeczeniem uzyskać informacje, będzie musiał dysponować informacjami z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. W tej chwili nie było to obligatoryjne. Czyli sąd będzie musiał poznać historię. Tak, sąd będzie musiał poznać tą historię. Oczywiście teraz zazwyczaj sędziowie też uzyskiwali takie informacje, bo kiedy decydowali o wymiarze kary, bądź ewentualnie zastosowaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, bądź też zdecydowania o jego długości, to też zasięgali takich informacji. Natomiast w tym przypadku taka informacja będzie, w wyniku tej nowelizacji taka informacja będzie musiała się znaleźć obligatoryjnie w aktach postępowania i sąd będzie musiał się z tym zapoznać. No i oczywiście na tej podstawie podjąć decyzję procesową. A to może mieć wpływ na przebieg dalszego postępowania? Także trzeba się zapoznać z historią delikwenta. To sąd powinien wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy i sąd oczywiście zawsze orzeka co do tego, czy oskarżony jest winny, czy niewinny, a jeżeli jest winny, to orzeka o karze i środkach karnych i oczywiście musi uwzględniać wszystkie okoliczności, zarówno te na korzyść, jak i na niekorzyść. W przypadku sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym oczywiście historia takiej osoby jako kierowcy ma wpływ na wymiar kary i środków karnych. Czyli w tym kontekście raczej doprecyzowanie niż bardzo daleko idąca zmiana. No jest trochę zmiana. Można powiedzieć, że jest zmiana, aczkolwiek jeśli chodzi o na przykład o w mojej ocenie o to podwyższenie dolnej granicy za spowodowanie wypadku drogowego pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, to sądy teraz bardzo surowe te kary orzekały. Także nawet w przypadku kierujących, którzy spowodowali wypadek nie będąc pod wpływem środków odurzających, czy też alkoholu. Wspomnieliśmy o dwojakiego rodzaju zmianach. Pierwsze mają dotyczyć kierowców i o tym właśnie rozmawialiśmy. Te części już omówiliśmy. Druga natomiast część dotyczy alimenciarzy. Tutaj również kary mogą być surowsze. Niekoniecznie. Dlatego, że w tej chwili mamy artykuł 209 Kodeksu Karnego, który mówi o uporczywym uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego, jeżeli takie postępowanie naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. To jest zagrożone w tej chwili karą do 2 lat pozbawienia wolności. Zaraz sobie sprawdzimy, że tutaj dokładnie tak, do karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Natomiast proponuje się zmianę, rozbicie tego przestępstwa na dwa typy. Artykuł 209, paragraf 1. To będzie uchylanie się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego, jeżeli wysokość powstałych z tego tytułu zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, wtedy będziemy mieli ten czyn zagrożony karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Natomiast typem kwalifikowanym będzie sytuacja, kiedy takie postępowanie naraża uprawnionego na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Wtedy będzie to zagrożone, tak jak teraz, karą do 2 lat pozbawienia wolności. Trzeba zwrócić uwagę na to, że inaczej są w stosunku do dzisiejszego stanu prawnego ujęte znamiona tego czynu z artykułu z paragrafu 1, prawda? Tu będzie, teraz mamy uporczywe uchylanie się, uporczywe to jest, podkreślam, teraz będzie tylko uchylanie się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego i przesłanką do stwierdzenia, że doszło do tego przestępstwa będzie zaległość 3 świadczeń okresowych albo przekraczająca 3 miesiące. Natomiast jeżeli będzie uchylanie się, już też nie mówimy o uporczywym, które na razie na niemożność zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, wtedy będzie zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2. Dlaczego wynika słowo uporczywe? Co jest celem tej zmiany? Uporczywe, sformułowanie uporczywe w dotychczasowym brzmieniu przepisów powodowało, że należało ustalić wyjątkową złą wolę u dłużnika alimentacyjnego. Wyjątkowe natężenie tej złej woli. Dość płynne kryterium. Tak, to jest dość płynne i wymaga czegoś więcej niż zwykłe uchylanie się, ale takie bardziej drastycznych przypadków uchylania się. W tej chwili, żeby i ta swoboda decyzyjna była mniejsza, a również żeby rozszerzyć zakres kryminalizacji na niektóre przypadki,
proponuje się zmianę tego i eliminację tego znamienia uporczywości. Jednocześnie też, no to chyba tak się wydaje twórcom tego projektu, że to ma doprowadzić do łatwiejszego prowadzenia postępowań karnych, do łatwiejszego stawiania zarzutów jako straszaka wobec dłużników alimentacyjnych. Wprowadza się to jasne kryterium trzech świadczeń okresowych bądź też zaległości na 3 miesiące. Nie trzeba się zastanawiać, czy to już jest uporczywe uchylanie. Nie trzeba się zastanawiać, aczkolwiek mam wrażenie, że ktoś, kto pisał ten projekt, no, nie bardzo zapomniał o części ogólnej kodeksu karnego i o zasadach prawa karnego. Ten przepis nie wprowadzi przecież odpowiedzialności na zasadzie ryzyka czy odpowiedzialności obiektywnej. Nadal trzeba będzie dłużnikowi udowodnić zamiar, winę umyślną. Czyli trzeba udowodnić, że uchylał się, że chciał się uchylać, czyli że miał możliwość zapłaty tych alimentów, a tego nie robił. I tu się musimy zatrzymać. Mecenas Krzysztof Szydłowski, ekspert prawa karnego i drogowego. Bardzo dziękuję za to. Dziękuję bardzo. Przytrafiłem się pod 800-800-200? Dokładnie tak. Czyli rozmawiam z medią, dostawcą internetu dla firm. Dokładnie tak. Bo ja dokładnie jestem. To co dokładnie oferujecie? Internet dla pańskiej firmy za złotówkę miesięcznie. A dokładnie? Dokładnie przez rok. Netia. Internet dla firm za złotówkę miesięcznie przez rok. Odwisa. Sprawdź na netia.pl. Współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, która rozwija się bardzo dobrze. Pan minister podkreślił, że ożywiła się bardzo współpraca w tej grupie, także dzięki polskim inicjatywom w tym zakresie. Ja Państwu przypomnę, że jeszcze w czasie kampanii wyborczej prezydenckiej w 2015 roku ja byłem wielokrotnie pytany, co z Grupą Wyszehradzką, bo się wydaje, że Grupa Wyszehradzka umiera, tak wtedy mówiono. Okazało się, że te pogłoski o śmierci Grupy Wyszehradzkiej stanowczo przedwczesne i nieprawdziwe. Pracuje Grupa Wyszehradzka bardzo intensywnie. Nasza aktywność w Grupie Wyszehradzkiej jest bardzo duża i co bardzo mocno chcę podkreślić, Grupa Wyszehradzka naprawdę dzisiaj się liczy, przede wszystkim w przestrzeni europejskiej i głos naszych państw ma tutaj ogromne znaczenie. Ale chcemy także współpracować szerzej i temu służy ten format współpracy, który nazywamy formatem Trójmorza, czyli Bałtyk, Adriatyk, Morze Czarne. Tutaj w tym roku niezwykle ważny dla mnie szczyt państw Trójmorza, który będziemy gościć w Polsce we Wrocławiu na początku lipca tego roku. Mam nadzieję, że będziemy nadal podejmowali tutaj już konkretne ustalenia, jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury, bo w ramach Trójmorza przede wszystkim na infrastrukturę się nastawiamy. Na tą infrastrukturę, której brak, ponieważ jest coraz więcej infrastruktury w tej przestrzeni wschód-zachód, tak infrastruktury energetycznej, infrastruktury transportowej, natomiast bez wątpienia brakuje. Dołącz do nas, facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt @polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Ale także autopromocja. Chcemy, aby północ Europy z południem Europy, ta trasa, na której Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Positivum. Zawarty w suplemencie diety Positivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z mięsy ułatwia zasypianie. Positivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Positivum, oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. To przeciwdrobiona niska olejowa w aucie pani i pana Tomka. A to pani Ania i pan Tomek. Nic nie szkodzi. No właśnie. Poznacie z opcją auto non-stop w PZU. Od ręki otrzymają auto zastępcze na cały okres naprawy. Sprawdź zakres ubezpieczenia na acpzu.pl. W tym momencie zacząłem siwieć. Standard. Ale przecież nie będę farbować włosów. Znalazłem prostsze rozwiązanie. Szampon Daystop w srebrnej tubie. To żadna filozofia. Idziesz do apteki i kupujesz Daystop. Zmień szampon na Daystop i powstrzymaj siwienie. Kochanie, zobacz, co ci kupiłam! Kupiłam! Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny! Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały. W dużych dawkach, plus dodatkowe składniki, tylko dla mężczyzn.
Bitotal jest najlepszy dla nas, facetów. Nowe kredyty Bitotala, więcej niż witamina. Żółty pasuje do wszystkiego, a szczególnie do wszystkiego w Supertenie. Mównicy od czwartku są super, super okazje. Żółtej gazetki. Więc już teraz widzimy. Oferta z żółtej gazetki. Czekolada mleczna z całymi orzechami laskowymi. 3,49. Tak, tylko 3,49. Czekolada deserowa z złotym 4,49. Tak, tylko złoty 4,49. A wszystkie czekolady Flicker do 31% stanie. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Co coś nowego. To też wielkie zadanie. Panie Matyce, chciałbym olej potrzeby Regina. Polecam suplement diety Preventic. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventic edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg. Jest wzmocniony czas w wierze. Proszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju plus to snack. Stanów Zjednoczonych, które stanowią rzecz jasna największe państwo i największe promocje. W sojuszu monozatlantyckim najsilniejszą Polskie Radio 24. Każda decyzja podejmowana w instytucjach Unii Europejskiej ma przełożenie na nasze codzienne życie. Euronecie Plus, trzymamy rękę na unijnym pulsie. W każdy piątek od godziny 23.10 w audycji Panorama Europejska w Polskim Radio 24. Także kwestie relacji wewnątrzeuropejskich. Cieszę się, że były akceptowane nasze jest dobre 15. relacje. Polskie Radio 24. Z partnerami informacje dnia. To było dobre i owocne spotkanie, oświadczyła premier Beata Szydło po rozmowie z premierem Irlandii Andy Kennedy. Stoimy na stanowisku, że głosy państw narodowych, parlamentów powinny być w większym stopniu odzwierciedlone w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej. Prezydent Andrzej Duda pochwalił sejmowe wystąpienie Witolda Waszczykowskiego za rzeczowość i spokój i powiedział, że cele polityki zagranicznej Polski zostały zrealizowane. Zrealizowaliśmy wszystkie cele, które sobie stawialiśmy. Prawo i Sprawiedliwość chce, aby w Polsce powstały metropolie Warszawska i Śląska, poinformował poseł PiS Jacek Sasin. Te dwie metropolie potrzebują uregulowań prawnych. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Opińska, zapraszam. To było dobre i owocne spotkanie, zadeklarowała szefowa polskiego rządu po spotkaniu z premierem Irlandii. Enda Kenny przebywała w Polsce z kilkugodzinną wizytą. W rozmowie z Beatą Szydło zostały poruszone tematy dotyczące Brexitu, reformy Unii Europejskiej, bezpieczeństwa, wspólnoty i kwestii dotyczących kryzysu migracyjnego oraz irlandzkiej Polonii. Konferencji w kancelarii premiera po spotkaniu obu polityków przysłuchiwał się reporter Polskiego Radia 24 Lucjan Olszówka. Powiedz, jak relacjonowali to dzisiejsze spotkanie? Głównym wątkiem spotkania była kondycja Unii Europejskiej, przede wszystkim w kontekście Brexitu i w kontekście polityki migracyjnej, tego kryzysu migracyjnego, który w Unii Europejskiej obecnie występuje. Beata Szydło relacjonowała, że poglądy dotyczące tych obu spraw są spójne. Zgodziliśmy się, że decyzja Brytyjczyków w sprawie wyjścia z Unii stanowi jasny sygnał o potrzebie przeprowadzenia reform. Unia Europejska musi lepiej odpowiadać na potrzeby obywateli oraz skuteczniej reagować na stojące przed nią wyzwania. Stoimy na stanowisku, że głosy państw narodowych i parlamentów powinny być w większym stopniu odzwierciedlone w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej. Uważamy, że cztery filary, podstawy Unii Europejskiej powinny być tutaj szczególnie zachowane. Zarówno szefowa polskiego rządu, jak i rozmówca zgodzili się także co do konieczności kontynuowania współpracy wobec wolnego rynku. Zgoda była dziś także wobec sytuacji na wschodzie kontynentu i polityki wobec Rosji. Beata Szydło, mówiąc natomiast o relacjach polsko-irlandzkich, nawiązywała do swojej wdzięczności wobec sytuacji Polaków mieszkających w tym kraju. Oceniła je jako dobre, także na podstawie wieloletniej współpracy, ale też w kontekście atmosfery, jaka panuje pomiędzy naszym krajem a Irlandią. Również chcę bardzo serdecznie podziękować panu premierowi za serdeczne przyjęcie wielotysięcznej rzeszy naszych rodaków, która przybyła do Irlandii. Polacy wnoszą konkretny wkład w rozwój Irlandii, będąc jej lojalnymi mieszkańcami. Społeczeństwo polskie darzy Irlandię i jej kulturę wielką sympatią, a relacje naszych państw, społeczeństw rozwijają się harmonijnie.
Premier Beata Szydło poinformowała również, że uzgodniła z irlandzkim premierem działanie na rzecz nauki w irlandzkich szkołach języka polskiego w ramach tamtejszego systemu oświaty dla Polaków. Premier Irlandii podkreślił z kolei opinię o owocnym spotkaniu, podzielił ją, także ocenił ją jako bardzo dobre to spotkanie i tę dzisiejszą swoją wizytę. Enda Kenny poinformował również o zaproszeniu, jakie wystosował wobec szefowej polskiego rządu do Irlandii z rewizytą. Właśnie nawiązał również do samej Polonii, 150-tysięcznej, jak wyliczał, jaka mieszka w Irlandii, i ocenił jednocześnie, że nie tylko pozwoliło to zacieśnić bardziej relacje pomiędzy naszymi krajami, ale także, że ci Polacy tam na miejscu przynoszą wielką chlubę, jak wyraził się premier Kenny, a także wnoszą oni wielki wkład w życie społeczne, kulturowe i ekonomiczne Irlandii. Wizyta premiera Irlandii w Polsce, o tym mówił nasz reporter Lucjan Olszówka. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski przedstawił w Sejmie zadania, jakie stoją przed polską polityką zagraniczną w tym roku. Minister zapowiedział, że MSZ będzie dalej dążył do wzmocnienia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Minister zapowiedział dalsze zaangażowanie Polski w działania koalicji antyterrorystycznej. Witold Waszczykowski powiedział, że celem polskiego rządu jest naprawa Unii, a nie jej demontaż. Według ministra w Europie kluczowymi dla Polski partnerami są Wielka Brytania, Niemcy i Francja. W sejmowej debacie po wystąpieniu ministra spraw zagranicznych przysłuchuje się reporter Polskiego Radia Karol Darmoros. Podział w tej debacie jest jasny. Ministra Waszczykowskiego broni Prawo i Sprawiedliwość. Na przykład poseł Michał Jach przekonywał o wielkim sukcesie szczytu NATO, który podjął decyzję o wzmocnieniu militarnym wschodniej flanki sojuszu. Inni posłowie PiS-u, Małgorzata Gosiewska i Konrad Głębocki, wskazywali na znaczenie współpracy regionalnej i takich formatów jak Grupa Wyszehradzka czy inicjatywa ABC, czyli państw Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego. Natomiast politycy opozycji krytykują exposé ministra Waszczykowskiego, zarzucając mu brak wizji i brak sojuszników w Europie i na świecie. Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówił, że rząd PiS zrujnował relacje z Niemcami. Według szefa PO ostatnia wizyta kanclerz Angeli Merkel nie zmienia wieloletniego nastawienia polityków PiS do Niemiec. Szef PO pytał też o stanowisko rządu w sprawie drugiej kadencji Donalda Tuska w Radzie Europejskiej. No, tej odpowiedzi nie usłyszał ze strony ani Beaty Szydło, ani ministra Witolda Waszczykowskiego, a inny z posłów Platformy, Robert Tyszkiewicz, wytykał Witoldowi Waszczykowskiemu chęć obcięcia dotacji na telewizję Bielsat. Z kolei według szefa Nowoczesnej, Ryszarda Petru, polska polityka zagraniczna to gafy i błędy. Grozi nam trzecia liga Unii Europejskiej, mówił Ryszard Petru, oceniając, że nikt w Europie nie pyta Warszawy o najważniejsze sprawy. Zarzucał też polityce Witolda Waszczykowskiego brak sojuszy i na brak wizji w wystąpieniu Witolda Waszczykowskiego zwracali uwagę szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, a także poseł Kukiz15 Grzegorz Długi. Lider ludowców przekonywał także, że Polska musi zrobić wszystko, by odblokować handel z Rosją. Zwracał też uwagę na przestrzelony, jak mówił, sojusz Polski z Wielką Brytanią, która opuszcza Unię Europejską. Z kolei poseł Kukiz15 Grzegorz Długi apelował, by Polska uważnie przypatrywała się polityce historycznej na Ukrainie. Tutaj oczywiście chodzi o kontekst upamiętnienia zbrodni wołyńskiej. Także tak na tę chwilę przedstawia się ta debata nad exposé ministra Waszczykowskiego. Ona jeszcze jest zaplanowana do godziny 16. Debata na temat kierunków polskiej polityki zagranicznej w relacji reportera Polskiego Radia Karola Darmorosa. Andrzej Duda pochwalił sejmowe wystąpienie Witolda Waszczykowskiego za rzeczowość i spokój. Prezydent powiedział, że cele polityki zagranicznej Polski zostały zrealizowane. Tym wielkim naszym zeszłorocznym celem, przede wszystkim jeżeli chodzi o wzmacnianie bezpieczeństwa naszego kraju i wzmacnianie bezpieczeństwa w związku z tym także i nas wszystkich, naszych rodaków, to była kwestia bezpieczeństwa militarnego, czyli szczyt NATO, współpraca w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, wzmocnienie obecności sojuszu na wschodniej flance, a przede wszystkim, co nas najbardziej interesowało w Polsce, szczyt NATO się odbył, jego postanowienia
były dla nas bardzo zadowalające, zrealizowaliśmy wszystkie cele, które sobie stawialiśmy. Więcej komentarzy i opinii na temat dzisiejszego wystąpienia ministra spraw zagranicznych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej polskieradio24.pl. Prawo i Sprawiedliwość chce, aby w Polsce powstały metropolie warszawska i śląska, poinformował o tym na konferencji prasowej poseł PiS Jacek Sasin. Te dwie metropolie potrzebują uregulowań prawnych, tak aby wszystkie sprawy, które dotyczą obywateli tych społeczności, mogły być bez przeszkód realizowane. Stworzyliśmy ustawę o metropolii śląskiej, ta ustawa będzie w tej chwili procedowana. Podjęliśmy również próbę stworzenia odrębnej ustawy dla metropolii warszawskiej. Poseł podkreślił, że projekt ten będzie poddany szerokim konsultacjom z samorządowcami i obywatelami. Konsultacje te odbędą się poza parlamentem. Msza pod przewodnictwem biskupa Piotra Jareckiego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym Caritas Archidiecezji Warszawskiej rozpoczęła tegoroczne obchody Światowego Dnia Chorego w Archidiecezji Warszawskiej. 11 lutego dzień ten będzie świętowany po raz 25. Msze, odwiedziny chorych przez duszpasterzy i biskupów w szpitalach, bezpłatne porady lekarskie oraz zbiórki na leczenie i rehabilitację dzieci to stałe punkty diecezjalnych obchodów, które odbędą się w najbliższych dniach w całej Polsce. W homilii podczas mszy dla chorych, personelu i wolontariuszy ośrodka biskup Piotr Jarecki przypomniał postać świętego Jana Pawła II, który zainicjował Światowy Dzień Chorego. Wskazał go jako wzór do naśladowania w postawie względem chorych. Po końcowym błogosławieństwie, do kogo kierował pierwsze kroki? A byli tam przedstawiciele polityków, prezydenci, głowy koronowane, a on nie do nich szedł na początku, tylko kierował swoje kroki do ludzi chorych, do tych, którzy byli na wózkach. Podchodził do nich, wymienił kilka zdań z nimi, pobłogosławił. To jest wielki przykład dla Kościoła, że ta misja Kościoła, a wasze środowisko jest prowadzone przez Kościół. Caritas Archidiecezji Warszawskiej należy do istoty Kościoła. Biskup Piotr Jarecki dodał, że święty Jan Paweł II sam uczył, jak godnie przeżywać trudne chwile życia. Do końca był na posterunku. Do końca chciał wypełniać misję, którą otrzymał od Pana Jezusa. Niektórzy tego nie rozumieli, ponieważ mówili, dlaczego papież nie zrezygnuje w takim stanie zdrowia. Ale można na to spojrzeć inaczej. Zaufał do końca Panu Bogu, mimo że tracił siły. Nigdy nie popadł w jakąś depresję, tylko do końca chciał być nauczycielem i apostołem Pana Jezusa, ponieważ bardziej ufał łasce Bożej, opiece Matki Najświętszej, wspomożeniu świętych, niż własnym siłom. Światowy Dzień Chorego ustanowił święty Jan Paweł II 13 maja 1992 roku, 75. rocznicę objawień fatimskich i 11. rocznicę zamachu na swoje życie. Jego główne obchody, podobnie jak 25 lat temu, odbędą się 11 lutego w Lourdes. Rosja traktuje obecność wojskową NATO w pobliżu swoich granic jako zagrożenie. Mówił o tym w wywiadzie dla agencji RIA Nowosti rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Aleksiej Mieszkow. Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że obecność wojsk Sojuszu oraz amerykańskich żołnierzy w Polsce i krajach bałtyckich stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Wiceszef rosyjskiego MSZ Aleksiej Mieszkow zapowiedział w wywiadzie dla agencji RIA Nowosti, że Moskwa chce rozmawiać z NATO o bezpieczeństwie w Europie. Jednak, jak się wyraził, poważne rozmowy mogą być prowadzone tylko wtedy, gdy Sojusz wróci do sytuacji sprzed wzmocnienia swojej wschodniej flanki. Rosyjski dyplomata wyraził zaniepokojenie obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce, kontyngentów NATO na Litwie, Łotwie i w Estonii oraz zapowiedziami przerzucenia amerykańskiego sprzętu wojskowego do Niemiec. Aleksiej Mieszkow oświadczył, że tego typu działania oceniane są przez Rosję jako zagrożenie. Kto powiedział, że na tym się skończy? My nie mamy takich informacji, dodał rosyjski wiceminister. Dyplomata zapowiedział, że Moskwa jest gotowa współpracować i rozmawiać z każdym, ale wszyscy muszą zdać sobie sprawę, iż w zależności od efektów tych rozmów rosyjska reakcja będzie pozytywna albo negatywna. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Sport. W studiu jest już Cezary Gurjew z Naczelnej Redakcji Sportowej Polskiego Radia. Dzień dobry. Holenderka Irene Wüst została w Gęgach mistrzynią świata w łyżwiarskiej szybkim na dystansie 3000 metrów. Katarzyna Woźniak zajęła 17 miejsce wśród mężczyzn na dystansie 5000 metrów. Najlepszy był Holender Sven Kramer. Mistrzostwa rozpoczęły się dokładnie rok przed rozpoczęciem zimowych igrzysk olimpijskich. Przenosimy się do Korei Południowej. Po obiekcie olimpijskim trener męskiej kadry Witold Mazur.
miejsce jest bardzo fajne, to jest nad morzem, niewielkie odległości są góry, jest to ładne miejsce, sam tor nie jest jakąś wielką architektoniczną konstrukcją, natomiast jest fajnie funkcjonalny, z dużym zapleczem, co mogę powiedzieć, lód jest dość szybki, nawet bym powiedział, że jestem lekko zaskoczony, w sensie takim, jak to wygląda, jeśli chodzi o stan przygotowań, to w zasadzie wszystko mają tutaj gotowe. Rok przed igrzyskami w Soczi, kiedy byliśmy na mistrzostwa świata na dystansach, był straszny bałagan, no, bo oprócz toru dookoła było jedno wielkie bagno i błoto, nie było niczego. Tutaj to wygląda zupełnie inaczej, obiekty są gotowe, jakieś tam oczywiście końcowe prace, układanie kostek, natomiast na pewno są dużo bardziej zaawansowane, jeśli chodzi o obiekt, niż to było w Soczi. Podobna lokalizacja, bo też jest to nad samym morzem, wysokość morza, także myślę, że to jakieś tam były porównania z obiektem w Soczi, podobnego typu. Mówi pan o Soczi, a mamy dobre wspomnienia właśnie z poprzednich igrzysk olimpijskich, chociażby ze sprawą naszych drużyn, które jutro będą walczyć o mistrzostwach świata. Także mamy nadzieję, że będą dobre występy indywidualne biało-czerwonych. Nie dmuchamy balona, bo jest to mimo wszystko dla nas ciągle sytuacja egzotyczna. Czucia na pewno są lepsze niż listopadowi z Puchara Światowali. Natomiast jeśli chodzi o drużyny, na pewno jest bardzo wyrównany poziom i to widzieliśmy w każdym Pucharze Świata pomiędzy powiedzmy drugim, trzecim zespołem, a siódmym, ósmym, już wszystko przynosi w jednym sekundzie, to będzie dyspozycja dnia. W zasadzie tylko Holendrzy są taką ekipą, która odjeżdża troszkę dalej. To samo w kategorii kobiet, tu jeszcze dodatkowo Japonki są bardzo mocnym teamem, to są w zasadzie dwa bardzo mocne teamy, natomiast cała reszta jest dziś zawsze blisko siebie w odstępie sekundy 3-1,5 i to będzie dyspozycja dnia. Mam nadzieję, że dla nas to będą dobre wyniki. Zbiąk Szak mówił trener męskiej kadry Łyżwiarzy Szybkich Witold Mazur. Rok do igrzysk, ale spokojne o formę reprezentantów Polski jest prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apollon Steiner. Już wiadomo, kogo mamy, nikt się nam już tutaj nie urodzi, nikogo już nie doszkolimy, nie wyszkolimy, co mamy, to mamy. Na pewno mamy skoki na bardzo wysokim poziomie i spokojnie można zakładać, że w indywidualnych konkursach i w drużynowym to jakieś tam te szanse medalowe, to nawet teraz można mówić, że się mogą pojawić, no ale przecież mamy Justynę Kowalczyk, którą ja osobiście bardzo wierzę, że jeszcze w tym roku podczas Mistrzostw Świata w Lahti zawalczy o jakiś medal, bo uważam, że jest do tego zdolna, nie mówię już o Pyeongchang, tam ta 30 klasykiem czeka na nią i ona bardzo poważnie traktuje przygotowania do tych zawodów. Mamy jeszcze Karolinę Riemen, która ostatnio była druga w Pucharze Świata w skikrosie, czy Aleksandrę Król w snowboardzie alpejskim, prawda, czyli pojawiają nam się coraz szerzej nazwiska, liczymy na Maćka Starengę, kto wie, czy nie sprawi jakiejś niespodzianki, także troszeczkę więcej mamy takich objawów wysokiego poziomu w różnych konkurencjach narciarskich. Prognoza pogody. Dziś w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na wschodzie. Miejscami słabe opady śniegu. Temperatura od minus 7 stopni na północnym wschodzie i wschodzie, do minus 2 na przeważającym obszarze i do minus 1 stopnia lokalnie na południu. A wiatr dzisiaj w kraju słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Bardzo dziękuję, panie pośle, za komentarz do tych bieżących spraw dotyczących także obecności Polski. Teraz Saturnie telewizory z rabatem Wojtecha. Aż do 18% taniej. Na przykład Samsung 60 cali Ultra HD z technologią Quantum Dot. Klasa A+, taniej o 780 zł. Saturn, technologia tak ma. Ależ nasze wnusie mają dużo energii. Aha, tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na koń i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Przed państwem hity cenowe stokrotki. Łopatka wieprzowa, jedyne 9,88 za kilogram. A na walentynki Merci 250 gramów za 11,99. Tak, Merci 11,99. Stokrotka, zakupy jak spłatka. Wow, ale niskie ceny. Teraz w Media Expert laptopy z procesorami Intel Core. Taniej nawet o 500 zł. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich, nie miałam powodów do radości przez problem z utrzymaniem masy. Bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników
aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie mocy. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Haniebnego napisu Nasza Ziemia. 15.18 na zegarze, jest czwartek, 9 dzień lutego. Ja Kukla, witam serdecznie i zapraszam jeszcze do 17. Polskie Radio 24. Gorący temat. Czyli dziś przede wszystkim sprawy międzynarodowe po expose szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego. Przy telefonie Adrian Stankowski, Gazeta Polska Codziennie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Minister Waszczykowski na wstępie swojego wystąpienia stwierdził, że w trudnych warunkach polska dyplomacja doskonale zdała egzamin. Tutaj miał na myśli ostatnich 12 miesięcy i wszystkie te tendencje, które zarysowują się wokół Polski, zarówno w Europie, jak i poza granicami europejskimi. Zgodziłby się pan z tym stwierdzeniem, że polska dyplomacja zdała egzamin? Generalnie tak, znaczy, pomimo rozmaitych, wszędzie się zdarzają błędy, natomiast to wystąpienie nie pokazało nam nic nowego, bo to raczej było potwierdzenie tej polityki, która już jest prowadzona od powstania rządu. Polityki bardzo owocnej, którą ja bardzo dobrze oceniam, przede wszystkim odrzucającej taki paradygmat brzydkiej panny bez posagu, który nam przez lata wtłaczano do głowy, że Polska jest właśnie jakimś brzydkim kaczątkiem w Europie. To nieprawda. Polska ma znaczącą rolę do odegrania i wraz właśnie z odzyskaniem podmiotowości w polityce międzynarodowej pojawiły się szereg okoliczności bardzo dla Polski korzystnych. Zarówno ze strony państw tutaj Trójmorza, bo to jest nowe pojęcie, które pojawiło się w polityce międzynarodowej, które warto powtarzać. Pojęcie stronowe, powiedzmy, może, bo ta koncepcja już się pojawiała w przeszłości. Pojawiała się, tylko niezbędnym elementem do zaistnienia takiego, trudno powiedzieć, sojuszu, ale porozumienia nieformalnego państw Trójmorza jest obecność w niej Polski. Polska jest kluczowym państwem tego obszaru i naturalnym liderem tego tej grupy państw. I zresztą od strony tych państw słyszymy wprost żądania, żeby Polska była tym liderem. Z drugiej strony to z kolei powoduje naszą znacznie mocniejszą i kluczową rolę w rozmowach na innej osi, na osi zachodniej, tak, z Berlinem, z Paryżem. Tamte państwa jeszcze czeka proces wyborczy, dlatego żadne tutaj stanowcze deklaracje nawet nie padną do czasu wyborów, ale w mojej opinii wizyta pani Merkel świadczy o tym, że Niemcy już wiedzą, że bez Polski projekt pod tytułem Unia Europejska nie ma sensu. Tak? I zakres zmian traktatowych, które są nieuchronne, ich tempo zmian jest przedmiotem teraz poważnej debaty między Polską a Niemcami. I to te państwa zdecydują o kształcie przyszłej Unii Europejskiej. Kanclerz Angela Merkel pojawiła się w Warszawie i oczywiście chce kontakty z Polską zacieśniać, bo widzi, co dzieje się w Europie Zachodniej. Wystarczy wspomnieć tendencje we Francji, to, co dzieje się w Holandii, czy kryzys gospodarczy, który cały czas jeszcze w jakimś sensie czkawką odbija się w państwach południa. Ale jeśli chodzi o traktaty, o tym mówiła przecież kanclerz Merkel, na razie ruszanie tego tematu jest raczej niemożliwe. Tak, znaczy ja to doskonale rozumiem, bo zarówno w Niemcy, jak i Francja, czyli dwa kluczowe grupy państw tak zwanej Starej Unii, no czekają jeszcze wybory i to oczywiście ten proces ucierania się poglądów będzie jeszcze trwał dosyć długo, ale jakby on został już właśnie wraz z wizytą pani kanclerz Merkel został już otwarty, czy te negocjacje zostały już otwarte. Tutaj, tak jak wspomniałem, zasadnicze nawet deklaracje nie padną do czasu wyborów w tych krajach, w Niemczech i we Francji. Natomiast pani Merkel doskonale sobie zdaje sprawę, że bez
Nie, no, przecież my też, Polska też nie zamierza występować z Unii Europejskiej, ani jej demontować, wręcz przeciwnie, chce ją wzmacniać. No a tego też się nie da dokonać bez Berlina. No to jest kluczowe państwo. Jeszcze na zakończenie jedna tylko sprawa, jedno pytanie, mianowicie o kontakty z Berlinem chodzi, o nich mówił także minister Waszczykowski, stwierdzając, że kontakty z Niemcami były w zeszłym roku niezwykle intensywne. Niemcy zostały zresztą wymienione jako jeden z kluczowych partnerów. To jest pewna zmiana w porównaniu z tym, co jeszcze przed rokiem mówił minister Waszczykowski. Ta zmiana nastąpiła w polityce niemieckiej przede wszystkim, która pogodziła się z faktem zmiany władzy i zmiany w ogóle pozycji Polski wobec Niemiec. Ja wiem na myśli wystąpienie zeszłoroczne ministra Waszczykowskiego. Tak, miał raczej Wielką Brytanię przed Niemcami. W międzyczasie zaszły jednak znaczące wydarzenia, mianowicie Wielka Brytania postanowiła wystąpić z Unii Europejskiej, co nie znaczy, że występuje, że pozostanie państwem europejskim, i pozostanie mocarstwem atomowym, to trzeba podkreślić. W związku z tym takie specjalne relacje z Wielką Brytanią pozostaną bardzo, bardzo istotne. No, też w świetle odradzających się takich super ekstraordynaryjnych relacji pomiędzy Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi. Znowu mamy sytuację taką, gdzie spotkania premiera z prezydentem już nawet nie wymagają podkreślania, których państw dotyczy takie spotkanie. To są dla Polski znowu korzystne okoliczności, tylko te okoliczności trzeba umieć wykorzystać w takim celu, żeby przełamać taką klątwę, tak? Przełamać klątwę naszego położenia. Całe wieki, prawda, się baliśmy tego położenia między Rosją a Niemcami. Musimy się nauczyć czerpać z tego położenia korzyści. I to jest wyzwanie dla polskiej polityki zagranicznej. Marian Stankowski, Gazeta Polsko Codziennie. Bardzo dziękuję za komentarz. Dziękuję bardzo. A rozmawiamy dziś o polskiej polityce zagranicznej, o tym, co w tej dziedzinie działo się w roku ubiegłym, a także o planach na rok 2017. Dziś minister Waszczykowski, szef NSZ-u, mówił właśnie o założeniach polskiej polityki zagranicznej. Przy naszym telefonie profesor Piotr Wawrzyk, europeista, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Po wystąpieniu ministra Waszczykowskiego prezydent, siłą rzeczy również zaangażowany we współkreowanie, współtworzenie polityki zagranicznej, stwierdził, że wystąpienie było spokojne i rzeczowe, tak jak przez ostatni rok polska polityka zagraniczna. A jak pan odbiera poczynania polskich dyplomatów w ubiegłym roku? Myślę, że to był przede wszystkim bardzo trudny rok dla polskiej dyplomacji z kilku względów. Po pierwsze, wymiany geopolityczne związane z Brexitem, związane z wyborami w Stanach Zjednoczonych, ale z drugiej strony wydarzenia pozytywne, takie jak szczyt NATO w Warszawie i już rozpoczęta jego realizacja. Biorąc to wszystko pod uwagę, to myślę, że nasza dyplomacja zdała egzamin. Dzisiaj pojawiło się też w wystąpieniu ministra Waszczykowskiego stwierdzenie, że zależy Polsce na utrzymaniu bliskich relacji z Niemcami, naszym głównym partnerem w Unii Europejskiej. Zaskakują pana te słowa? Myślę, że troszkę można to zaskakiwać, dlatego że Niemcy zostały wymienione jako jedyny taki partner z tego punktu widzenia w stosunku do chociażby do ubiegłego, no, ale to jest konsekwencja z kolei Brexitu. Weźmy też pod uwagę to, że wbrew pozorom Polskę i Niemcy coraz więcej zaczyna łączyć w Unii Europejskiej. Ten rok pokazał, że następuje ewolucja poglądów w Niemczech, chociażby co do polityki migracyjnej, coś co jeszcze rok temu nas bardzo dziwiło, teraz okazuje się, że już nie jest taką przeszkodą. Niemcy też już zaczynają mówić, że zmiany w Unii są potrzebne. Kwestia szczegółów, tylko jak one muszą być zorganizowane i przeprowadzone. Niemcy już też nie wykluczają zmian traktatów, zwracając go uwagę, że to może być trudne. To pozwala na postawienie takiego właśnie, a nie innego sformułowania.
Jeśli chodzi o kontakty z zachodnimi sąsiadami, minister Waszczykowski stwierdził, że były one w roku ubiegłym niezwykle intensywne i to możemy uznać chyba za swego rodzaju zmianę czy korektę kursu w porównaniu z wystąpieniem ministra Waszczykowskiego w roku ubiegłym. Natomiast zmiany nie ma, jeśli spojrzymy na wschód. Tutaj minister Waszczykowski stwierdził, że z niepokojem cały czas Polska obserwuje agresywną politykę Federacji Rosyjskiej w Europie Wschodniej. Dokumentowanie, aby ocalić... To już nie zależy o tyle od polskiej polityki zagranicznej, ile od tego, czy Rosja właśnie zmieni to swoje imperialne podejście do Ukrainy przede wszystkim, ale w ogóle do swojej polityki zagranicznej. Jak na razie tej zmiany, na któremu nie widać w żaden sposób porozumienia mińskie, nie są realizowane. I to jest kolejny element, który łączy nas z Niemcami. Podejście mówiące o tym, że można nawiązywać i trzeba nawiązywać relacje z Rosją pod warunkiem, że będą realizowane porozumienia mińskie i przestanie ona realizować swoją imperialną politykę na Ukrainie. Niemcy mówią podobnie. Problem tylko w tym, że Rosja nie zamierza tego realizować. No jest jeszcze inny kłopot, bo Niemcy na razie mówią podobnie. Nie wiadomo, co będzie jesienią, nie wiadomo, kto wygra wybory parlamentarne i w związku z tym, kto zostanie kolejnym niemieckim kanclerzem. Być może będzie to Martin Schulz. Wtedy ta retoryka już by się być może zmieniła. Myślę, że nawet jeżeli, to ja osobiście nie wierzę, zostałby Martin Schulz nowym kanclerzem, to przy jego bezpośrednich formułowań przez tego polityka obraźliwych dla partnerów nie będzie długo tym kanclerzem. To nie jest osoba, która się nadaje na tego rodzaju stanowisko. To, co jeszcze wypada, czy uchodzi na sucho cudzysłowie szefowi Parlamentu Europejskiego, to już nie będzie pasowało, jeżeli chodzi o wypowiedzi kanclerzowi Niemiec. I myślę, że prędzej czy później Niemcy też dojdą do tego wniosku, że to nie jest odpowiedni kandydat. Profesor Piotr Wawrzyk, europeista, Uniwersytet Warszawski. Po dzisiejszym wystąpieniu ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego bardzo dziękuję za rozmowę. Informacje dnia w skrócie. Jest 15.30. Premier Beata Szydło spotkała się z szefem rządu Irlandii Endą Kenim. Powiemy też o przygotowywanej przez MSZ skardze do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze w sprawie zwrotu przez Rosję wraku prezydenckiego samolotu, który rozbił się pod Smoleńskiem, a także o zaplanowanym na 25 maja szczycie NATO z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Premier Beata Szydło podziękowała premierowi Irlandii za serdeczne przyjęcie w jego kraju wielu tysięcy Polaków. Szefowa rządu spotkała się w Warszawie z premierem Irlandii Endą Kenym. Beata Szydło powiedziała, że rozmowa z premierem Irlandii była bardzo owocna, dotyczyła m.in. sytuacji w Unii Europejskiej. Zgodziliśmy się, że decyzja Brytyjczyków w sprawie wyjścia z Unii stanowi jasny sygnał o potrzebie przeprowadzenia reform. Unia Europejska musi lepiej odpowiadać na potrzeby obywateli oraz skuteczniej reagować na stojące przed nią wyzwania. Stoimy na stanowisku, że głosy państw narodowych i parlamentów powinny być w większym stopniu odzwierciedlone w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej. Premier powiedziała, że dla Polski i Irlandii ważne jest, aby Unia skoncentrowała się na rozwoju gospodarczym, wzroście zatrudnienia i konkurencyjności. Dodała, że ewentualna rewizja sankcji wobec Rosji będzie możliwa dopiero po pełnym wykonaniu porozumień mińskich. Beata Szydło powiedziała, że zgodziła się z premierem Irlandii, że ukształtowana w minionych dekadach struktura więzi euroatlantyckich jest wyjątkowo cennym dorobkiem. W naszym interesie leży zachowanie tego dorobku, podkreśliła szefowa polskiego rządu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowuje skargę do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze w sprawie zwrotu przez Rosję wraku prezydenckiego samolotu, który rozbił się pod Smoleńskiem. Szef MSZ Witold Waszczykowski, pytany o to w Sejmie, powiedział, że decyzja w sprawie przygotowania tego dokumentu już zapadła. Zaskarżymy, a żeby zaskarżyć, musimy przygotować dobrze projekt skargi. Jest przygotowywany w ostatnich tygodniach. Przez ostatni rok musieliśmy sprawdzić, czy istnieją możliwości klasycznych metod dyplomatycznych porozumienia się z Rosjanami bądź zwrócenia się do naszych sojuszników o to, aby nam pomogli. Witold Waszczykowski powiedział również, że zwrócenie się do instytucji międzynarodowej w tej sprawie wynika z postawy Rosjan, którzy odmawiają zwrotu Tupolewa ze względu na toczące się w tej sprawie śledztwo. Sukces policjantów z Małopolski w walce z pedofilami tylko w
ciągu ostatnich 4 tygodni na terenie województwa udało się zatrzymać 6 mężczyzn podejrzanych o pedofilię. 3 z nich ujętych zostało w Tarnowie. W 2 przypadkach w namierzeniu podejrzanych pomogli internauci, powiedział młodszy inspektor Sebastian Glen z małopolskiej policji. 2 różnych internautów podało się za 13-letnią dziewczynkę. W jednej sprawie ten internauta umówił się z pedofilem w jednym miejscu i my tam go zatrzymaliśmy. 2 sprawa to był internauta, który umówił się z 27-latkiem, podał się za 13-letnią dziewczynkę. Też tu powiadomieni zostaliśmy, zatrzymaliśmy tego mężczyznę. No w tych sprawach dialogi jednoznacznie wskazywały na taki kontekst seksualny. Wszyscy zatrzymani mężczyźni podejrzani o pedofilię usłyszeli już zarzutem, grozi im do 3 lat więzienia. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump spotka się z przywódcami z NATO 25 maja w Brukseli. O dacie szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego poinformował premier Belgii, choć kwatera główna jeszcze tego nie potwierdziła. Wcześniej Biały Dom informował, że spotkanie natowskich przywódców ma się odbyć pod koniec maja. Szczyt sojuszu odbędzie się już w nowej siedzibie, której budowa rozpoczęła się w 2010 roku i pochłonęła ponad 1 miliard euro. Nowe ma być też otwarcie w relacjach transatlantyckich. Prezydent Stanów Zjednoczonych ma rozmawiać z Europejczykami o przyszłości sojuszu. Donald Trump nieraz krytykował rządy państw członkowskich za niedostateczne nakłady na obronność. Mówił też, że NATO jest przestarzałe w walce z terroryzmem. Bezpośrednie spotkanie z sojusznikami będzie okazją do rozmowy na te tematy. Dyplomaci i wojskowi w kwaterze głównej liczą także na to, że Donald Trump oficjalnie poinformuje, że podtrzymuje decyzję poprzedniej administracji dotyczącą wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady śniegu. Temperatura od -7 stopni na północnym wschodzie do -2 na przeważającym obszarze. Teraz to już wszystko. Kolejne informacje dnia o 16:00. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarze 15:35. Gość Polskiego Radia 24. Naszym gościem jest dr Spasimir Tomalacki, uczenia Mazarskiego, Republika Nowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy oczywiście o sprawach zagranicznych. Sporo dzisiaj się wydarzyło. Expose ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego to po pierwsze. A po drugie także spotkanie szefów rządów Polski i Irlandii. Enda Kenny przyleciał do Warszawy z kilkugodzinną wizytą i może od tego wątku rozpocznijmy. Po spotkaniu premier Beata Szydło powiedziała, że i dla Polski, i dla Irlandii ważne jest, żeby Unia w przyszłości skoncentrowała się na rozwoju gospodarczym, wzroście zatrudnienia i konkurencyjności. Dużo łączy nas z Irlandią w Unii Europejskiej. Niewątpliwie, tym bardziej, że biorąc pod uwagę perspektywy negocjacji z Wielką Brytanią dotyczące Brexitu, pojawi się też zapewne kwestie dotyczące również w jaki sposób będzie wyglądała przyszłość naszych obywateli w Irlandii. I myślę, że zapewne ten wątek też był w jakiś sposób poruszany, ale myślę, że to się mieści, że tak powiem, w takim troszkę szerszym nucie sądowania i poszukiwania punktów łączących poszczególne państwa należące do Unii Europejskiej w perspektywie tego, w jakim kierunku potoczą się losy samego procesu integracji europejskiej. Jeśli spojrzymy na ostatnie dni, to widać swego rodzaju wzmożenie w polityce zagranicznej, nie tylko w Polsce zresztą. Dziś w Warszawie premier Irlandii, wczoraj premier Beata Szydło udała się do Holandii, tam spotkała się ze swoim holenderskim odpowiednikiem. Przedwczoraj, we wtorek w Warszawie wizyta kanclerz Angeli Merkel. Wszystko to ruch przed marcowym szczytem w Rzymie. No, zdecydowanie mamy do czynienia z koniecznością pewnego zweryfikowania poszczególnych stanowisk i można powiedzieć takiego szczegółowego nastrojenia poszczególnych argumentów wobec właśnie marcowego szczytu. Natomiast też należy pamiętać, że wobec perspektywy zbliżających się wyborów, myślę, że szczególnie ta wizyta w Holandii była bardzo istotna, bo stwarzała też pewną możliwość poznania narracji, która będzie realizowana przez rząd, który będzie chciał w jakiś sposób zachować swoje stanowisko po wyborach. Bo też przy okazji rząd holenderski, może nie rząd holenderski, ale generalnie klimat w Holandii trochę zaczyna odrywać się od unijnego jądra. No, Holandia może być tym kamyczkiem, który może wywrócić
pocisnął cały wóz integracji europejskiej, bo jeżeli Brexit był takim elementem, takim folklorem pokazującym, że państwa, które nigdy nie postrzegały procesu integracji europejskiej jako taki, że tak powiem, wspólny wóz, mogą gdzieś tam czasami do niego wsiadać, a czasami wysiadać. Bo tak często myśleli. Tak, to w przypadku Holandii mamy do czynienia z sytuacją, w której jest to jedno po pierwsze z państw założycielskich, a po drugie państwo, które tak jak Niemcy jest potężnym płatnikiem do wspólnego budżetu i które też nieprawdopodobnie korzysta na procesie integracji europejskiej przez siłę holenderskiej gospodarki. W związku z czym, biorąc to wszystko pod uwagę, jeżeli będziemy mieli wzrost tendencji reprezentowany przede wszystkim przez obóz Herta Widersa, możemy sobie wyobrazić, że będziemy mieli już pęknięcie wewnątrz, że tak powiem, twardego jądra integracji europejskiej. I to ciekawe spostrzeżenie, bo z jednej strony mogłoby się wydawać, że to właśnie wystąpienie z Unii Europejskiej takiego podmiotu jak Wielka Brytania, czyli potężna gospodarka, kraj ważny, bo nie było, było imperium, kraj, który cały czas gdzieś tam pewnie podświadomie rości sobie jeszcze pretensje do bycia w dalszym ciągu imperium, jednym z najważniejszych graczy na świecie, to nie był aż tak wielki cios, jakim mogłoby być ewentualne wystąpienie z Unii Holandii. Kraj Unii Wielkiego przecież. Oczywiście na Holandii już parokrotnie w historii procesu integracji europejskiej pokazali, jak bardzo kierunek rozwoju integracji zależy od nich, chociażby wystarczy przypomnieć referendum w kontekście referendum konstytucyjnego z 2004 roku, które tak naprawdę stanowiło, można powiedzieć, z dwóch kluczowych hamulcowych, a z drugiej strony też należy pamiętać, że holenderska i brytyjska opcja czy też perspektywa stosunków międzynarodowych zasadniczo się różni. O ile dla Brytyjczyków można powiedzieć, że i proces integracji europejskiej, czy Europa jest takim jakby jednym z trzech kierunków, można powiedzieć, w pewnym sensie równoznacznych zainteresowań brytyjskiej polityki zagranicznej, o tyle dla Holandii jednak wizja Zjednoczonej Europy miała całkowicie odmienne znaczenie. Wracając do dzisiejszego wystąpienia ministra Waszczykowskiego, który z jednej strony podsumował ostatnie 12 miesięcy, z drugiej strony także mówił o planach na rok 2017. Zdaniem ministra Waszczykowskiego priorytetem działań tego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości, jest naprawa Unii Europejskiej, a nie jej demontaż. Skąd się bierze to myślenie, że Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości być może dąży do demontażu? Znaczy, ja myślę, że inaczej. Wydaje mi się, że w kontekście jego dzisiejszego exposé jest to chyba jeden z najsilniejszych wątków, najmocniejszych i najbardziej klawowny. Patrząc na wszystkie argumenty, które były przedstawione, tak naprawdę obecna narracja przedstawiona przez ministra Waszczykowskiego jest tą, która tak naprawdę jest najbliższa wizji takiego przyziemnej interpretacji idei procesu integracji europejskiej w porównaniu. Zresztą on sam to powiedział w swoim exposé, więc myślę, że bez sensu jest to przytaczać, ale że z jednej strony mamy do czynienia z jakimiś utopijnymi wizjami procesu integracji europejskiej, a z drugiej strony mamy, jakby na to nie popatrzeć, wzrost bardzo jednoznacznej, negatywnej wizji też tego samego procesu, w związku z czym twarde stąpanie po ziemi i, że tak powiem, analiza możliwości, które istnieją przed poszczególnymi państwami w kontekście utrzymania jedności jest to, co rzeczywiście jest, no, wydaje mi się, bardzo mocnym atutem rządu, no, nie tylko rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim polskiej polityki zagranicznej. I tutaj warto też podkreślić, że my widzieliśmy podczas tej wizyty pani kanclerz Merkel, że mamy odmienne stanowiska z Niemcami, jeżeli chodzi o to, jak ma wyglądać przyszłość, czy też w jaki sposób nawet zabrać się za kwestię reformy procesu integracji europejskiej. Wydaje mi się, że polskie myślenie o tym procesie jest o wiele bardziej odważne, nawet zakładając, że możemy myśleć o perspektywie stworzenia nowego traktatu wokół czterech podstawowych wolności, ale należy pamiętać, że też trzeba być bardzo ostrożnym, bo historia zna przypadki, kiedy próby naprawy czegoś kończyły się totalną jego demontażem. A przy okazji jeszcze, jeśli chodzi o podejście kanclerz Merkel do spraw Unii Europejskiej, niemieccy politycy twierdzą, że to jest właśnie jej sposób. Niewielkie kroki,
a konkretne efekty to jest ten sposób, jakim ona choruje w polityce od wielu już lat, ale zostawmy na chwilę Berlin, skupmy się na dzisiejszym wystąpieniu i jeszcze na sprawach ogólnie rzecz ujmując Unii Europejskiej. Minister Waszczykowski mówił, że niewykluczone jest, że trzeba będzie zbudować nową Unię w oparciu o nowy traktat. Jeśli jest to założenie na rok 2017, to raczej się nie uda. Zdecydowanie. Myślę, że to jest bardziej sygnał wobec partnerów w ramach Unii Europejskiej, pokazujący, że tak powiem, tok myślenia, pewną linię, którą można by było zaproponować jako sposób myślenia o perspektywie procesu integracji europejskiej, że nie powinniśmy się bać, a że tak powiem, dokonać bardzo głębokiej reformy, która tak naprawdę wydaje mi się w swojej istocie zamierza przede wszystkim wstrząsnąć samą Brukselą. Mianowicie zamierza do demontażu tych powiązań koteryjnych, które zostały utworzone i tak naprawdę stawić czoła tym nieosiągalnym elitom europejskim, które się okopały w Brukseli, które mają wyobrażenie o tym, że kontrolują całą Europę. Dlatego mówiłem, że to jest takie bardzo jednak przyziemne myślenie o procesie integracji, a skądinąd też należy zostać, czy ono nie jest w pewnym sensie troszkę rewolucyjne. W jakim sensie rewolucyjne? Rewolucyjny w tym sensie, że jednak zmierza do tak naprawdę bardzo poważnego wstrząsu, jeżeli chodzi o strukturę biurokracji europejskiej, bo to będzie...